Cześć, dzisiaj krótki materiał, w którym pokażę Wam, jak wymienić switche. Zapraszam. Na początku należy upewnić się, czy nasz pacjent jest klawiaturą z możliwością hot swap, ponieważ od tego zależy, czy będziemy w stanie wymienić przełączniki bez potrzeby lutowania. A w tym odcinku raczej nie chcę się bawić jeszcze lutownicą. Jeśli mamy pewność, że klawiatura, którą posiadamy, ma możliwość hot swap, możemy przejść do czynności wymieniania switcha, a zaczniemy od pozbycia się keycapa. Wybrałem przycisk spacji, ponieważ łatwiej będzie zaprezentować sam proces wymiany. Tutaj także pokazuję wymianę za pośrednictwem switch pullera dołączonego do zestawu. Switch pullera, którego można zamówić oddzielnie. Oraz switch puller od Gateron, który jak sami możecie zobaczyć, jest chyba najprzyjemniejszym narzędziem do najbardziej skutecznego wymienienia switchy. Po prostu zobaczcie to jeszcze raz. I jeszcze raz. Poezja. Po wyjęciu switcha przechodzimy do nowego przełącznika i przed włożeniem go upewniamy się, czy wszystkie piny są proste, tak aby nie uszkodzić pinów jeszcze bardziej, złamać ich albo co gorsza uszkodzić soket w płycie. Gdy jesteśmy pewni, możemy przystąpić do montażu switcha, a polega on na ciśnięciu go do płyty do momentu uzyskania charakterystycznego odgłosu, tak zwanego kliku. Posłuchajcie. Wow, to wszystko. Naprawdę. Właśnie dokonaliśmy wymiany przełącznika. A wy dajcie nam znać w komentarzu, czy wam też się udało. Zapraszam was także na ocenienie tego filmu, subskrybowanie oraz komentowanie. Wpadajcie na social media po więcej takiego kontentu. A mi nie pozostało nic innego niż podziękować wam za oglądanie tego filmu. Trzymajcie się. Cześć.